Rozdział trzeci. Drugie wrażenie wcale może nie być lepsze. Więc próbowała jakoś zacząć rozmowę Ria. Nie lubiła ciszy. Pokój, do którego obydwie nastolatki weszły bez słowa, był dosyć mały. Znajdowały się w nim trzy łóżka, a przy każdym z nich mała, nocna szafka. Poza tym w pokoju znajdowały się komody, duże szafy na ubrania oraz biurka. Wszystko to w takiej samej ilości, co łóżka. Pozwoliło im to przypuszczać, że prędzej czy później w pokoju 211 pojawi się jeszcze jedna dziewczyna. Choć żadna z nich nie powiedziała tego na głos. Ściany miały jasno szary odcień, a sufit nie był tak finezyjny jak folu, od zwykły, biały. Ria wybrała łóżko stojące najbliżej drzwi, a jej współlokatorka tę najbardziej od niej oddaloną. Więc powtórzyła niczym echo ciemnoskóra dziewczyna. Ria stała ze swojego łóżka i podeszła do nastolatki przekładającej swoje ubrania z walizek do białej szafy. Jestem Ria, przedstawiła się Amerykanka i nawet uśmiechnęła dla lepszego efektu. Jolene, mruknęła w odpowiedzi druga z dziewczyn, nawet nie odwracając się w stronę Rii. Myslow jeszcze przez kilka sekund stała z ręką wyciągniętą przed siebie, ale w końcu cicho odchrząknęła i przyczesała włosy dłonią, postanawiając udawać, że niezręczna sytuacja wcale nie miała miejsca. Ria wróciła na swoje miejsce i odblokowała telefon. Mentalna blondynka. Jestem w pokoju z jakąś laską, która chyba pominęła wszystkie lekcje kultury osobistej i wychowania ogólnie. I uwaga, to ja jestem miła. Rozumiesz? Staram się, a laska ma to gdzieś. Na odpowiedź Amy musiała poczekać około 2 minut, co było wyjątkowo długim czasem jak dla jej przyjaciółki. Prawdziwa blondynka. Człowieku, jest jakaś 9 rano, niedziela, a na dodatek ostatni dzień wakacji, kiedy mogę się wyspać na najbliższe 5 dni, a ty do mnie piszesz z taką głupotą? No litości, czy ty jesteś poważna dziewczyna? Mentalna blondynka. Dobra, idź już spać, buziaki. Ria totalnie zapomniała o zmianie czasowej między Los Angeles a Plymouth, a także o zwyczajach dotyczących spania Amy. Nie pozostało jej więc nic innego jak przeczytanie nudnych kartek, które otrzymała od Weroniki w sekretariacie. Chwyciła pierwszą z nich, która okazała się być planem lekcji, przebiegła przez nią wzrokiem i z ogromną radością stwierdziła, że nie zaczyna od fizyki, której szczerze nienawidziła, ani od wychowania fizycznego, po którym by śmierdziała. Kolejną kartką okazał się kodeks ucznia, niczym nie różniący się od tego, który obowiązywał ją w jej prywatnej szkole w Los Angeles, więc tego też zbyt uważnie nie przeczytała. Więcej jej uwagi przyciągnął dopiero spis zajęć dodatkowych, który przeczytała jedynie z ciekawości, bo nie zamierzała marnować wolnego czasu na jakieś bzdury. Kółko teatralne i zajęcia sportowe ją zainteresowały. Kółko matematyczne przyprawiło o grymas, a kółko szachowe rozbawiło.
Po pierwsze, uczeń ma obowiązek być obecnym na każdej godzinie zajęć. Nieobecność może zostać usprawiedliwiona jedynie w dwóch przypadkach. A. Kiedy uczeń jest nieobecny w internacie, wcześniej jednak opiekun prawny musi o tym poinformować akademię. B. Kiedy uczeń posiada pisemne usprawiedliwienie od pielęgniarki akademii. Z każdym kolejnym punktem złość i rozbawienie Rii wzrastały. Ten regulamin był niedorzeczny. Po drugie, cisza nocna obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 23:30, 6:30. W weekendy obowiązuje ona dopiero od północy. Po trzecie, uczniowie mają obowiązek oddać swój telefon komórkowy w sekretariacie w poniedziałek przed śniadaniem i mogą go odebrać dopiero w piątek po kolacji. Po czwarte, uczniom po ciszy nocnej nie wolno przebywać w części szkoły przeznaczonej dla płci przeciwnej. Po piąte, każdy uczeń musi na każdych zajęciach obowiązkowych ubrany być w mundurek dostępny w sekretariacie. Uczeń sam musi się po niego zgłosić. Po szóste, weekendy uczniom wolno opuszczać akademię, informując o tym uprzednio opiekuna internatu. Po siódme, w pokoju uczniów zawsze musi panować ład i porządek. Po ósme, pokoi nie wolno zmieniać. Po dziewiąte, każdy uczeń ma obowiązek uczęszczać na przynajmniej jedne z zajęć dodatkowych. Za złamanie któregokolwiek z punktu grozi kara, godzina karna, areszt bądź zawieszenie, w zależności od stopniu przewinienia. Ria przeczytała tylko główne punkty, choć i one wprowadziły ją w gorszy humor. Końcówkę czytała kilka razy, usilnie starając się znaleźć słowo żart. Czy żartujemy? Ewentualnie jesteście idiotami, jeśli myślicie, że tu serio jest niemal jak w wojsku. Niczego takiego jednak oczywiście nie znalazła. Jolin, czytałaś regulamin? Spytała Ria z braku lepszej formy zbicia czasu. Rozpakowanie rzeczy nie zajęło jej zbyt wiele czasu, dlatego starała się zrobić cokolwiek, by zająć myśli bądź ręce. Poszłabyś ze mną po mundurek? Nie. Kolejna krótka odpowiedź nastolatki, która ponownie nawet nie oderwała spojrzenia od swoich ubrań. Ria czuła napiętą atmosferę w powietrzu i chyba po raz pierwszy nie miała najmniejszego pojęcia, jak się jej pozbyć. Nie zostało jej więc nic innego, jak tylko się ulotnić. Wyszła z pokoju przypadkiem, zbyt mocno zamykając za sobą drzwi. Idąc w stronę sekretariatu, do którego miała nadzieję trafić bez mapy budynku, zastanawiała się, czy Jolin, chociaż na trzask drzwi, w jakikolwiek sposób zareagowała. Do tej pory Ria nie widziała u nowej koleżanki ani jednej emocji na twarzy, ani nawet jakiegoś nieprecyzyjnego, wcześniej przemyślanego ruchu. Dwa razy musiała zawrócić, ale w końcu jakimś cudem trafiła pod odpowiednie drzwi. Zapukała ostrożnie i delikatnie, po czym otworzyła drzwi. Ponownie przywitała się z Weroniką i podeszła do biurka młodej kobiety. Przyszłam po mundurek, oznajmiła Ria prosto z mostu. Wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Usiądź sobie, poczekaj. Jaki rozmiar nosisz? 6? Ria pokiwała głową i zajęła miejsce przy stoliku.
założy nogę na nogę z rozbawieniem, zauważając, że nadal nie zdjęła bluzy. Cieszyła się, że nie miała okazji zobaczyć siebie w lustrze, bo chyba nawet nie chciała siebie widzieć w takiej odsłonie. Zaczęła sprawdzać zdjęcia, które jej znajomi wrzucają na Instagrama, kiedy ktoś wszedł do sekretariatu. Całkowicie tę sytuację by zignorowała, gdyby intruz się do niej nie odezwał. Oj, dziecino, to już nasze drugie dzisiaj. To nie może być przypadek. Ria przymknęła na chwilę oczy. Bardziej od dupków nie znosiła tych nachalnych dupków. Mógłbyś sobie dać spokój w końcu, bo trzeci raz nie chcę dawać ci do zrozumienia, że ani nie masz u mnie żadnych szans, ani nie interesuje mnie nawet zwykła znajomość z tobą. Ria nie potrafiła ugryźć się w język, za co miała ochotę uderzyć się w twarz. Najlepiej pięścią lub ewentualnie krzesłem. Szczególnie słysząc dziwne, znajome parsknięcie śmiechem. Odwróciła się i pobladła na widok Ryana z dwójką znajomych, w tym chłopaka, który zdążył ją już dwa razy zirytować. Na szczęście właśnie ten chłopak postanowił zniknąć za tymi samymi drzwiami, za którymi chwilę wcześniej zniknęła Weronika, puszczając tylko oczko do Rii, dzięki Bogu, nie komentując jej słów. Wybacz Xavierowi, lubi się naprzykrzać ludziom, wyjaśnił z uśmiechem Ryan. Chłopak stojący obok niego, jedyny z całej trójki, która pojawiła się w sekretariacie, którego Ria nie znała, prychnął cicho. Stał nonszalancko oparty o ścianę i rozprowadzał wokół siebie dziwną aurę pewności siebie oraz dziwnej władczości. Po jego odrobinę niekulturalnym zachowaniu Ryan zdawał sobie dopiero o nim przypomnieć. Rio to William. William to Ria. Przedstawił ich sobie. Dziewczyna kiwnęła głową w stronę bruneta, darując sobie wyciąganie do niego ręki. Trochę dziwne imię, nawet jak dla Amerykanki. William powiedział to w taki sposób, jakby chciał, żeby Ria poczuła się gorzej. Zanim jednak Maisel zdążyłaby odpowiedzieć, wróciła Weronika. Uśmiechnęła się, podała Ri zapakowany mundurek. Pamiętaj tylko, że musisz mieć jakiekolwiek czarne buty. Jasne, dziękuję. Ria ruszyła do wyjścia. Tuż przed opuszczeniem sekretariatu odwróciła się w stronę ile wcześniej poznanego chłopaka. Tak właściwie to Victoria Raquel Maisel, ale wolałabym, żebyś już nigdy nie miał okazji choćby się do mnie odezwać czy spojrzeć. Ria spiorunowała wzrokiem Williama, po czym rzucając krótkie do widzenia, opuściła w końcu pomieszczenie. Na korytarzu jej twarz rozjaśnił uśmiech pełen satysfakcji.